Cześć, witajcie. No, kolejny tydzień nam upłynął. Nawet taki trochę spokojny był w miarę. Premier za dużo nie było w tym Adam tygodniu. Miał rację, rzeczywiście chyba najistotniejszą premierą w tym tygodniu była premiera Huawei w P30 Lite. Ostatniego, w najsłabszego i najtańszego z rodziny P30, ale nie jest to wcale zły smartfon. Pierwsze zaskoczenie, które przeżyłem, to to, że nie jest to w Nova 4e, bo tak się zapowiadało. Właściwie konfiguracja, no, tak mówili, nie? Konfiguracja jest rzeczywiście bardzo podobna, natomiast jest różnica w aparatach, dlatego że w P30 Lite macie 48 megapikseli z tyłu, matrycę Sony z jasnością 1.8, czyli z całkiem fajną, plus dwa dodatkowe aparaty, jeden odpowiedzialny za szeroki kąt, a drugi tylko i wyłącznie, tam 2 megapiksele chyba są, tylko i wyłącznie za 2 mega do rozmywania, no, ale z przodu też jest fajny, 24. Z przodu jest 24 megapiksele, w nowej 4e było 32 megapiksele, stąd się spodziewałem raczej 32, ale jest 24 i ono całkiem ok działa. Fajnie jest o tyle, że podobnie jak w jakby droższych smartfonach z tej serii, postarano się o to, żeby dobrze wychodziły zdjęcia nocne i one wychodzą całkiem nieźle. Cały smartfon robi całkiem niezłe wrażenie. No może te 2 megapiksele z tyłu nie są jakieś niesamowite. Jest to taki dodatek troszkę w to krawata, no ale podobno, słuchajcie, sklepy się cieszą, że jest w każdym wypadku takim, cieszą się, że jest osobny aparat do rozmywania tła i że to nie jest inaczej realizowane. Coś nam się ten uchwyt trzęsie. Tak, zmieniliśmy uchwyt, słuchajcie, to jest uchwyt Hammer, ale no chyba w tym momencie temu robimy antyreklamę. Natomiast ja go usprawiedliwi o tyle, że przy normalnym użytkowaniu to, że się telefon trochę w nim trzęsie, to nie przeszkadza, ale chyba jest gorszy od poprzedniego. Ja myślę, że będzie trzeba postarać rzeczywiście znaleźć jakiś sensowniejszy uchwyt, bo coraz bardziej się trzęsiemy tutaj w tej chwili. Trzeba będzie gimbala chyba w końcu jakoś tu umocować, ale wiecie co, ja mam trochę dziwny samochód i to nie jest takie proste. P30 Lite to jest wyświetlacz 6.15, Full HD, identyczny jak w P30 i w P30, znaczy niemal identyczny P30 Pro. Oparto go na Kirinie 710 i to jest ta taka średnia wyższa półka Huawei, tam gdzie mieści się całkiem sporo smartfonów z podobnymi procesorami. Konfiguracja pamięci nie jest taka zła, jeżeli chodzi o RAM, to jest 4 GB 128 dla użytkownika, czyli tam wychodzi, jak odejmiecie, nie wiem, Z12, to mniej więcej wyjdzie tyle, ile Wam zostanie. Bateryjka jest 3340, zatem poniżej 4000 mAh, za to z szybkim ładowaniem 18-watowym, gorszym niż P30 i P30 Pro, no ale jest szybkie ładowanie w miarę, tak? O aparatach Wam mówiłem. A o cenie mówiłeś już? Nie mówiłem, ale cenę macie w tym, to jest 1600 zł. No. W promocjach są jeszcze dodatkowe rzeczy do tego, także zorientujcie się w poszczególnych sklepach, co można jeszcze wyciągnąć, po prostu wyszarpnąć od sprzedawcy poza smartfonem, z tym, że musicie się spieszyć, dlatego że to długo nie potrwa. Nie powiedziałem o Dual SIM-ie, który jest hybrydowy, niestety. Jeżeli dobrze pamiętam, jest NFC i są trzy kolorki, to znaczy myśmy mieli na tej premierze do czynienia tylko z dwoma, bo był niebieski i czarny, ale ma być na polskim rynku również biały. Nie wiem, czy on nie będzie dostępny tylko w sklepie firmowym Huawei, bo nie dopytałem, ale się rozglądajcie, jeżeli potrzebujecie białego, to ma być. Może być jako jakiś tam ekskluzyw dostępny. Natomiast o dwóch rzeczach jeszcze Wam chciałem powiedzieć przy okazji, dlatego że to była konferencja prasowa, co prawda z okazji premiery P30 Lite, natomiast Huawei zakomunikował na niej jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, będzie taniej, jeżeli chodzi o wybrane smartfony przy wymianie wyświetlacza. Zorientujcie się, do 50% ma być, czy 50% w ogóle ma być taniej przy wymianie niektórych wyświetlaczy. Nie to, żebyście natychmiast zaczęli je tłuc. Natomiast mówię, warto się zorientować, jeżeli macie jakiś problem z wyświetlaczem, bo proponują niższą cenę. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, proponują naprawy bezpośrednio w punktach Huawei. Wiecie, że w Warszawie jest w tym domu handlowym, jakże on się nazywa? Arkadia? W Arkadii. W Arkadii macie Huawei'a w punkt i jak normalnie czas na naprawę jest tam 2 tygodnie, bo tam trzeba wysyłać ten smartfon, uzupełniać dokumentację i tak dalej, to tutaj obiecują, że w zasadzie niemal na poczekaniu są możliwe naprawy, o ile oczywiście uszkodzenie jest takie, że można to naprawić dosyć szybko. Na pewno będzie szybciej niż w jakimkolwiek innym punkcie serwisowym. To trzeba powiedzieć. Także dwie fajne rzeczy, które dotyczą właścicieli Huawei, które Huawei zarekomendował, jakby zakomunikował na tej konferencji dotyczącej premiery P30 Lite w Polsce. No dobra, ale to
polska premiera, natomiast światowe też tak, to były. Polska. Światową premierę miała, światową, wróć, nie, chińską premierę, ale ogólnie swą pierwszą miała Nokia X71, która prawdopodobnie będzie globalnie dostępna jako Nokia 81 Plus, ale no to jest do potwierdzenia. Nie, bo przywiązujcie się do tego. Dokładnie, bo takie są ploty, ale no czekamy, aż Nokia to oficjalnie potwierdzi. Taki, słuchajcie, poprawny średniak, prawdę mówiąc, niczym szczególnym mnie ten telefon nie porwał, Mnie się podoba to, że wreszcie na tle tych Nokii, które wychodzą, no, wygląda nowocześnie. Wygląda troszeczkę fajniej, tylne aparaty wyglądają znacznie lepiej niż do tej pory to wyglądało. Co prawda są jest bardziej na centralnie, one są tam trzy centralnie, nudno, ale przynajmniej wygląda to poprawnie i w miarę fajnie. Znowu mamy 48 mega, też się moda zrobiła na tą matrycę Sony'ego, bo to jest Sony, zdaje się. No, to znaczy ja wielkiego wyboru nie ma. Nie pamiętam albo Sony, chwili, albo Samsung. Ale... To znaczy, zdaje mi się, że jest jedna zabawna rzecz związana z tymi matrycami Sony i Samsung, ale może niekoniecznie będę w tej chwili o tym mówił. Mamy tam Snapdragona 660, jest aparat szerokokątny dodatkowy, jest oczywiście obowiązkowa matryca do rozmywania tła. Tutaj akurat 5-megowa, więc powiedzmy, że za to przedni aparat jest mniejszy, bo jest 16 megapikseli. Nie dwójka, tylko piątka jest. No a znowu bateria też nie jakaś za wielka, bo jest 3,5 tysiąca mAh. No i to wszystko w Chinach, niecałe 1,5 tysiąca. Pamięć jest 628, jeżeli to też mówię, w miarę zacnie, nie? No, natomiast ze względu między innymi na tą większą pamięć i większy wyświetlacz będzie również wyższa cena, jeżeli chodzi o porównanie z P30 Lite, bo P30 Lite tam 1600, natomiast na Tajwanie, co prawda, jak Adaś przeliczał na złotówki, to wyszło 1450 zł, ale jak do tego dorzucimy narzuty, to właśnie, będzie nie? w okolicy 1900, także gdyby się miała pojawić u nas. Ojej, ale faux pas, czyli nie powiedziałem Chiny, a nie Tajwan. Politycznie się zrobiło. Dobra, ale nie, wiadomo, o co chodzi, tam w każdym razie. To znaczy w chińskim oddziale HMD ona też jest, tylko że Adam cenę brał z Tajwanu. Bo właściwa premiera odbyła się na Tajwanie, czyli w tych w Chinach demokratycznych. Chiny kontynentalne zdaje też ją mają, jest cena w Juanach też. Dokładnie, tak. No, ale cena jest mniej więcej podobna, niecałe 1,5 tyśka, czyli pewnie będzie tam jakieś 1700, jak sobie tam pododajemy te wszystkie śmieci. Oppo wzbogaciło z kolei serię A7, wyszło A7N z ekranem IPS-owym 6.2, HD+, tylko niestety, nie większy, ale przez to cena może będzie troszeczkę niższa, chociaż ceny jeszcze nie znamy. Wsadzili tam Helio P35, czyli stosunkowo zacny procesor, 4,64, jeżeli chodzi o pamięć, 4 RAM-u, 64 flesza, jak wiecie. Ponad 4000 mAh bateryjka, także również zacna. Jeżeli chodzi o aparaty, 13 plus 2 z tyłu, czyli nic genialnego, 16 z przodu. Widzicie, że mamy do czynienia w zasadzie z budżetowcem i dziwne tutaj jest to, że Chińczycy mimo rynku rodzimego dorzucili tutaj NFC. Także będą płatności za pomocą NFC. No ciekawostka, możliwe, że mają plany sprzedawać go również w Europie. Bardzo możliwe. Znaczy, rzecz jest fajna, jeżeli jesteście zwolennikami smartfonów nieco tańszych, to to jest całkiem sympatyczna propozycja. Nie ma genialnych opcji fotograficznych, ale będzie całkiem fajne zdjęcia robiło dzienne. Nie ma jakiegoś, nie wiem, jakiejś niesamowitej specyfikacji, ale ma taką specyfikację, że zapewnia to w miarę płynne działanie, raczej jeżeli nie będziecie go zbytnio żyłowali. Także jest okej. Okay. U nas na razie oczywiście niedostępny i nie wiadomo czy. Nie wiemy, bo tego nie oczywiście tradycyjnie nie zakomunikowali, a w ogóle to po trochę szaleje. Bo sypnęło w tym tygodniu... Co się tak spieszysz? Z patentami skończmy. No, a co, chcesz jeszcze o Renault gadać? No, jest jeszcze Lenovo, jest jeszcze Meizu, jest jeszcze Blue. Ale nie, no już jak jesteśmy przy Oppo, to tak na szybko, tylko może wspomnijmy i przejdźmy wtedy do kolejnych. Oppo ma ciekawe pomysły, ciekawe pomysły na zrobienie slidera czy nocze. Pierwsza rzecz, nowy wzór nocza opatentowali, taki zagięty, ale to nic ciekawego. Natomiast ciekawsze są pomysły takie, że będzie wysuwany peryskop z obudowy, ale niespodzianka, tam nie będzie przedniego aparatu, a będzie dodatkowy wyświetlacz. Czy to by się przyjęło, czy to ma jakikolwiek sens? No, to znaczy, myśmy widzieliśmy taki patent w Barcelonie, który był zrealizowany dobrze. Ale to widzieliśmy to w przypadku smartfona
który miał służyć jako portfel do kryptowalut, i to było zrobione fajnie, ten wyświetlacz był zrobiony bardzo sympatycznie, bardzo sensownie, wyświetlał bardzo fajne rzeczy. Robił to, co do niego należy. Poza tym dodatkowo stanowił jakby przepustkę do dodatkowego interfejsu, którym był właśnie portfel dla kryptowalut. Natomiast w momencie, kiedy był wsunięty, korzystało się z tego jako ze zwykłego smartfona. Tutaj to nie wygląda zbyt dobrze, dlatego że trochę wygląda jak właśnie matrioszka, jakby z dużego telefonu wysuwał się mały telefon. Tak, ale wiecie, to jest koncepcja, więc wcale nie spodziewam, że w ogóle taki telefon pójdzie do produkcji Nie sądzę, bo to naprawdę nie dokładnie. A drugi pomysł mają taki, żeby się ten dodatkowy ekran wysuwał z boku, czyli taki slider, ale zamiast klawiatury w bok nam wyjedzie drugi wyświetlacz. Też psi wiedzą po co, bo nie mam pomysłu, poza tym, że mogłaby się tam klawiatura pokazywać, względnie jakieś tam manipulatory dodatkowe przy grach. No i oczywiście obsługa dwóch aplikacji jednocześnie. Ale czy to by się przyjęło, czy to by w ogóle no, zażarło, jak to się mówi? To znaczy oczywiście fajnie, że kombinują, fajnie, że szukają dokładnie nowych rozwiązań, natomiast to właśnie chciałem powiedzieć. O ich praktyczną wartość, to jest zupełnie inna sprawa. Zobaczymy, no, w każdym razie mają pomysły, mają dosyć odjechane, dosyć ciekawe te pomysły, więc możliwe, że ten producent nas czymś zaskoczy i warto na niego patrzeć. Oprócz tego oczywiście proponują zwykły, klasyczny slider boczny, taki, który rzeczywiście się wysuwa jeden z niego. Także to jest rzecz, która jest stosunkowo do przyjęcia, o ile mówię, o ile te slidery się przyjmą, bo powiem szczerze, że nie widzę sensu. W tych patentach jest fajne to, że w zasadzie mogłyby od razu trafić do produkcji, no bo to nie jest żaden rocket science, żadne nowatorskie technologie. Wiesz co, wyświetlacza to jednak w takim układzie, w jakim oni to pokazali na tych rysunkach, to nie jest raczej prosta sprawa, wydaje mi się. Myślę, że jest raczej jakiegoś rodzaju koncepcją być może znaleźli dla tego jakieś zastosowanie, ale to nie wygląda jakby miało w praktyce rzeczywiście coś na to. Właśnie o to chodzi, że ja nie mam pomysłu, jakie to by miało mieć zastosowanie, ale myślę, że skoro coś takiego zrobili, to pewnie oni jakiś pomysł mają. I dokończmy, wymęczmy to pod reszty. Będzie po Renault, będzie premiera w następnym tygodniu. Gadanie o Poreno to jest jak gadanie o gruszkach na wierzbie, dlatego że dopóki było jedno Poreno, a teraz wygląda, że będą trzy. Teraz wygląda na to, że będą trzy różne. A dwa to już na bank. Smartfony. I macie podlinkowane, tam piszemy o tym, no i to wszystko są tak w zasadzie takie trochę gdybanie, bo konkretów jest mało, poza tym, że te telefony w zasadzie chyba wszystkie już pojawiły się w chińskim urzędzie TENA. Z tym, że pojawiły się pod nazwami kodowymi, więc to znaczy, mamy tam obawiam się, że nie ma tego tam najlepszego z peryskopowym zoomem. Tam w TENA go jeszcze nie ma, nie jest certyfikowany. Ale te dwa pozostałe dwa pozostałe rzeczywiście są. Są dane, są zdjęcia, ale no nie mamy tych nazw handlowych, pod którymi trafią, także ja sobie tylko mogę gdybać, że ten najsłabszy to będzie Oppo Reno, nie wiem, jakieś tam, później będzie Oppo Reno Lite, no i ten Oppo Reno główny z tym, aparatem na peryskopie. Zobaczymy, czekamy do 10, pogadamy o nich w przyszłym tygodniu. Jedźmy dalej, bo Jacek zaczął temat Lenovo, to powiedzmy, że Lenovo sobie zrobiło taki telefonik K6 Enjoy względnie... Znaczy ja podejrzewam, że on, jeżeli będzie u nas, to będzie się nazywał Play. Po prostu, dlatego że one w Chinach się nazywają Enjoy. Jeżeli trafiają tutaj bliżej Europy, to się nazywają Play. Telefon występuje pod dwoma nazwami, a to jest jedno i to samo urządzenie. W każdym razie, nic ciekawego. W każdym razie jest to budżetówka z IPS-owym wyświetlaczem 6,2 HD+, Helio P22, 4 GB RAM, 64 albo 128 flesza, 3300 bateryjka z 10-watowym ładowaniem, czyli troszeczkę przyspieszonym. Z tyłu 3 aparaty 12, 5 plus 8, z przodu 8 i całość została wyceniona w przeliczeniu na złotówki na 800 zł, czyli mniej więcej macie pojęcie, w jakim taki, rodzaju to jest tańszy smartfon. Średniaczek, no można powiedzieć. U nas był oczywiście droższy, u nas 1300 zł na dzień dobry, natomiast jest taki. Generalnie wiedzcie, że taki model się pokazał, bo pewnie do nas, no nie sądzę, znaczy, żeby może do nas trafić do serwisów aukcyjnych ewentualnie. Po prostu odnotowujemy z kronikarskiego obowiązku, że się pojawił był. W TENie się z kolei pojawiło Meizu 16S z wyświetlaczem AMOLEDowym Full HD+, full wypas, dlatego że tam jest Snapdragon 855. Adam znalazł wersję z 8128, jeżeli chodzi o pamięć. Prawdopodobnie będzie tego więcej, natomiast nie będzie ten model obsługiwał kart microSD. Bateryjka 3350,
jeżeli chodzi o zestawy aparatów z tyłu 48 plus 20 i z przodu do selfików również 20. Na razie on jest tylko w tenie, w związku z tym nie ma ani cen, ani nie ma pełniejszej specyfikacji, tyle mamy. Dokładnie. I ostatni smartfon, jaki mamy, mieliśmy w tym tygodniu, to jest Blackview A60 za śmieszną cenę dosyć. Tak, jak znaleźliśmy, to jest troszeczkę ponad 6-calowy wyświetlacz BS6.1. Ale HD+, więc... Nawet nie HD+, dlatego, że to jest 600x1280. No tak, no tak, prawie HD+, no powiedzmy. Z Mediatekiem 6580, z 1 giga RAM-u, a więc już wiecie, że tam będzie Android Go, bo innego nie ma, na innego nie ma siły. 16 giga flesza, 4000 ponad mAh bateryjka, z tyłu właściwie nie warto wspominać, dwa aparaty, ale jakby był jeden, bo tam jest 8 megapikseli, a do rozmywania jest, nie wiem, prawdopodobnie fauga użyta, z przodu są 2 megapiksele. Tak, bo nawet nie podają specyfikacji tej matrycy. Z przodu 2 megapiksele, czyli tak jakbyście sobie kartoflem selfika robili mniej więcej. No. I on kosztuje, słuchajcie, w tej chwili w przeliczeniu 270 zł, natomiast w tym momencie nawet go można w promocji kupić za 177, też przeliczając, tak, przy sprowadzaniu. Nie, z przodu powiedziałeś 2, 5 chyba z przodu jest. No dobra. Mi się wydaje, że no dobra, mniejsza, sprawdźcie sobie specyfikację. Ja bym w ogóle o tym telefonie nie wspominał, gdyby nie to, że on dosyć fajnie wygląda jak na tak... No powiedzmy to wprost, słabą specyfikację i niską cenę. To tu akurat dosyć taki modny styl ma, te ramki w ekranie nawet nie są jakieś tam przesadzone. No 177 zł no, się za ale na razie, bo to jest tak. Przed sprzedaż, on później troszkę zdrożeje. No, nie wiem, 270 no, ma kosztować w sprzedaży. Ale wiecie, macie, że tak powiem, porównanie, po ile takie telefony są oferowane w innych krajach. I sobie możecie porównać, ile taki prosty, tani smartfon kosztuje u nas, no, smuteczek. I w dodatku mówię, tamten jeszcze jakoś wygląda. Do Antutu trafiła kolejna w Nubia Red Magic 3 z nazwą kodową NX629J ze Snapdragonem 855, czyli znowu widać, że ma być to w pełni funkcjonalny smartfon growy. Nie wiadomo jeszcze tak naprawdę, jak będzie wyglądała. Adam wynalazł akurat, jako że to były wyniki benchmarku, wersję z 8 giga RAM-u, ale będzie na pewno więcej. Pewnie będzie. Z wyświetlaczem Full HD+, tyle na razie o niej wiemy, ma po prostu być. Już. Pokaże się i to wtedy będziemy o niej gadać. I teraz, jeżeli chodzi o rzeczy dodatkowe, koncepcyjne, bo Adam tam wspomniał o Oppo, dlatego myślałem, że zjedziemy z tym na dół, dlatego, że takich koncepcji jest więcej. Pojawiło się w przypadku Xiaomi koncepty z noczem na dole. I to z takim dosyć różnym, albo identycznym jak na górze, także jakbyście odwrócili smartfona, to mniej więcej by wyglądało w ten sposób, albo z aparatami na bokach na dole. Nie wiem, na ile to ma przyszłość. Aparaty na dole ludziom przeszkadzają. One się pojawiły do tej pory już w kilku różnych konstrukcjach. No w Mi 7 na przykład. I zawsze to było takie problematyczne, że ręką, palcem zasłaniam. Nie. Poręczność ujemna jak dla mnie. Natomiast no, jest to fajny sposób na eliminację notcha i jednocześnie brudki, no bo wiecie, wyświetlacz klasyczny łączy się z płytą główną tasiemką, która musi gdzieś udowyjść, stąd mamy te brudki w dole ekranu w większości smartfonów, poza iPhone'em, który ma zawinięty wyświetlacz pod siebie jakby. Więc no, to jest sposób na zamaskowanie tego połączenia, no jednocześnie tam się mieści przy okazji. No tak, to ale wiesz, że wszystkie ale no, znowu, no, które mało się praktycznie nie sprawdziły, nie ma sensu w zasadzie w ogóle w nie wchodzić, dlatego że jeżeli użytkownicy mieli już z tym do czynienia, jeżeli powiedzieli grzecznie nie dziękujemy, no to nie warto po prostu wpuszczać. Dokładnie, więc zostawmy, że to jest po prostu koncept i tyle. Poza tym Xiaomi chwali się 4 milionami sprzedanych Redmi Note 7. Dobrze ja im poszło. Nie, no. Dobra cena. Przy tych cenach to... Natomiast prezes oprócz tego jeszcze się wypowiedział o tym, że mniej będzie reklam w interfejsie MIUI, bo Chińczycy bardzo narzekają. W związku z tym no bo mają, wy narzekacie, że są, no to sobie wyobraźcie, że my mamy ich mało i tam jak powiedział prezes, że ograniczą, to może po prostu być tak, że u nas się nic nie zmienia, Chińczycy będą mieli trochę. Taka jest cena, moi drodzy, za tanie smartfony, jeżeli mówię
kupujemy taniej, no producent w jakiś sposób musi najwyraźniej na nich zarobić mimo wszystko. No, oczywiście. Są reklamy. No. Są reklamy, różne inne kompromisy. A Chińczycy generują ogromny ruch w sieci w związku z tym. I tu będzie teraz autoreklama. Jak chcecie sobie poczytać albo zobaczyć, jakie kompromisy, na jakie kompromisy będziecie musieli iść, jak sobie wybierzecie Redmi Note 7, to wjechała recenzja. Jest na tym kanale, jest na MGSM-ie. Koniec reklamy, jedziemy dalej. No to bardzo milutko. Jeżeli chodzi o koncepty, jeszcze wróćmy do Lenovo. Lenovo się baruje przez cały czas z nową wersją Razora i zaproponowało również koncepcyjnie... chyba musimy zjechać, pojedzie karetka. Koncepcyjnie zaproponowali, słuchajcie, w dosyć długiego smartfona, który od dołu się składa, ale nie zupełnie się nie składa tak, że jedna część zachodzi na drugą. Ta dolna jest mniejsza i tutaj się pojawia po złożeniu drugi ekranik mniejszy. Po co? Nie mam pojęcia. Może jest do czegoś przydatny, na przykład jako klawiatura po złożeniu, ale nie mam pojęcia. A słuchajcie, w ogóle jakiś film w Łodzi kręcą. Jadą. A tu wjadą jakąś ważną szychę, bo jadą... Dymy puszczają. Jezu, rządowe samochody. Dobrze, że w nas nie wjechali. Kurde, o, ale mieliśmy farta. W Korei z kolei dowiedzieliśmy się o tym, kiedy będzie premiera w końcu V50 Thinku 5G. 19 kwietnia ma być premiera. Znamy również cenę. W przeliczeniu z wonów koreańskich to jest 4000 zł polskich. No to niezła cena jak na przy okazji 5G. Dorzucają do tego case'a z drugim wyświetlaczem. Także jest to... No to jest... tak, bo ten case sam koło 1000 zł jest wart, nie? Jakoś tak. Jakoś tak. Natomiast... konkurencyjny Galaxy Note 10 z 5G wychodzi z kolei 5, czyli troszeczkę wcześniej. Natomiast on jest znacznie droższy, dlatego że w zależności od wersji pamięci, przepraszam was bardzo, kosztuje 4700 albo 5200, tylko tam jest tej pamięci więcej niż wersji. No tak, no jest trochę mocniejsza konfiguracja. I ostatnia rzecz, zostawiłem sobie w zasadzie na koniec, głównie dlatego, że jest to rzecz według mnie dosyć istotna i warto by ją było zaakcentować. Samsung prawdopodobnie, bo na razie mamy do czynienia też wyłącznie z filmikami właściwie niekoncepcyjnymi, robionymi przez fanów chyba, co? Bo to nie są tak, to są fanmade'y wszystko. Samsunga Galaxy A90, który i na filmikach, i na zdjęciach, w przeciekach jakichś okazuje się być slajderem prawdopodobnie z obraconym aparatem. Może być bardzo ciekawym konstrukcją, pod warunkiem, że tak faktycznie się stanie, bo wiecie, no 10 kwietnia jest premiera. Tak, mamy 10 kwietnia premierę, zobaczymy, co to będzie. No, spróbuję wam go na tak zwanym ASAP-ie od razu pokazać, bo będę tam na miejscu, także mam nadzieję, że dadzą go do ręki i będzie można pokazać, jak to działa. Wyjeżdża tylna część obudowy. Z tyłu obudowy widać aparaty fotograficzne, wyjeżdża ta część z aparatami fotograficznymi i wtedy z przodu również ukazuje się dokładnie ten sam moduł. Na tym filmiku koncepcyjnym ten moduł jest ruchomy. On się obraca automatycznie do przodu, czyli, albo do tyłu, zależy. Czyli prościej, wyjeżdża moduł z aparatem, a sam aparat jeszcze się obraca przód, tył. O, zobaczcie sobie, macie to podlinkowane. Są to dwa mechanizmy, dwie dodatkowe rzeczy, które się mogą zepsuć. Mogą się niestety zepsuć. Znaczy, wiesz... Koncept ze slajderem wysuwanym znamy już choćby z najnowszych konstrukcji w BBK. Bo oni jakby z tym kombinowali. Natomiast jeżeli chodzi o aparat obracany, właśnie, no to on jest... też już funkcjonował. To znaczy z silniczkiem był obecny w Oppo N1. Tak, a wcześniej był taki smartfon, gdzie był rzeczywiście obracany w wyświetlacz, on się obracał automatycznie. Aparat. On był obracany automatycznie, natomiast swego czasu, w czasach zamierzchłych zupełnie, Samsung miał również obracane aparaty w zwykłych telefonach. Wiecie, to wtedy, kiedy telefony się jeszcze między sobą różniły jakoś. Miał obracane aparaty, one były różne, znaczy sam mechanizm był bardzo podobny, design był bardzo różny, bo te moduły były raz szersze, raz węższe. Natomiast globalnie, żeby ten aparat był chowany czasami i on się wysuwał najpierw do przodu, a później go można było obrócić o 180 stopni ponad do tyłu. Także nie jest to koncepcja nowa. Nowe jest to, że te dwa mechanizmy zostały połączone w jeden i oba są realizowane na zasadzie automatu, bo w tych wczesnych Samsungach trzeba było sobie ręcznie ten aparacik przekręcać. Natomiast tutaj to jest pewnie za dotknięciem przycisku w interfejsie po prostu robione. Tak, a ja bym nadal wolał, żeby to się ręcznie robiło, bo no silniczek, tak jak powiedziałeś, kolejna rzecz, która się może zepsuć, że mechanizm jest poruszany ręcznie,
no to jest po prostu prostszy. Ja was namawiam oczywiście do przegrzebania katalogu i poszukania tych telefonów, bo nie są trudne do znalezienia, chociaż trzeba się przeklikać tam przez kilka stron w Samsungu. Jest na pewno w X600, jest w D410. Tam możecie znaleźć tego typu aparaty, bo ja dzisiaj na szybko zajrzałem, ale jest ich znacznie więcej. Do tego według plot tam ma być Super AMOLED 6,7 cala, wyświetlacz 1080x2400, dlatego że nie ma aparatu, w związku z tym The New Infinity to się nazywa. I co ważne, wyświetlacz będzie głośnikiem. Ma być głośnik w ekranie. To jest jeszcze taka dosyć istotna informacja. I w którym ze smartfonów poprzednio... W którym się LG mogłem sobie przypomnieć. Tych z Barcelony, bo dwa były... W którym się LG rzeczywiście. No właśnie, skleroza nas dopadła. Snapdragon z nowym oznaczeniem SD70 1.50 to jest jeden ze zwykłych Snapdragonów, ja nie znalazłem jest chyba jeszcze, który przetaktowany. To jest, ale, w każdym razie, no ja sobie tu wypisałem dwa rdzenie 2.2 i 6 rdzeni 1.7 giga, możecie próbować sami poszukać. Bateria trochę biednie wygląda, bo 3700 niby podjeżdża pod 4000, ale jednak niepełne 4000. No pewnie dlatego, że z ładowaniem 25-watowym, więc... Aparaty, jeżeli chodzi o... Bo wiecie, tylko dwa aparaty. Jeżeli one się obracają, to mogą być z przodu i z tyłu. Nie trzeba dokładać aparatów, można na nich zaoszczędzić. 48 plus 8 megapikseli. Czy to jest... Znaczy jest to... Jeżeli tak to będzie wyglądało, będzie to na pewno konstrukcja ciekawa. Ja nie wróżę, co prawda, w jej jakiegoś niesamowitego zainteresowania. Chociaż z drugiej strony może stworzyć taki hype, że ma się coś wyjątkowego, tak? Na takiej zasadzie może stać się popularny. Będzie efektowne, tak? O, rusza się samo, się rusza, fajne takie. Jeżeli Samsung zrobi to dobrze, to jest szansa na uzyskanie efektu wow. Jeżeli zrobi to źle, to jest szansa na to, że straci na tym smartfonie, jeżeli chodzi o serwis. Tak to wygląda, dużej filozofii to nie trzeba. Dokładnie. I jeszcze, wiesz, jak już gadamy o tych różnych tam prototypach, konceptach, to jeszcze tak kronikarsko szykują się nowe Motorola. No w Motorolach takie trochę zmiany, dosyć nawet bym powiedział mocne zajdą, bo pojawiły się rendery, jeden z modeli ma mieć potrójny aparat z tyłu, wow, potrójny aparat, ale lepiej drugi będzie miał nawet poczwórny. Tak. A do tego jeszcze będzie model Play, który... Ten poczwórny widziałem jakoś mnie tak, ale potrójny aparat Motorola. Tak, no, poczwórny też będzie, ale jeszcze nie wiemy nawet, bo w ogóle ma być nowa seria tych Motoroli, więc... Diabli wiedzą, co to będzie, poczekamy, zobaczymy. No i ten model Play najtańszy, to jest P40 Play. Wygląda tak sobie, ale wygląda na to też, że będzie tani. No trzymałbym za to Lenovo z Motorolami kciuki, gdyby oni rzeczywiście próbowali czegoś nowego. Natomiast obawiam się, nie ma szans. Takie... Może jeżeli ten Razor się pojawi nowy, może ojej, on coś ojej, niech oni zrobi mi kuku, strzeli mnie prosto w serce i po prostu zakocham niech się niech oni tego Razra wypuszczą elastycznego. Natomiast do tego momentu, przykro mi, ale to jest po prostu punktatorstwo, to jest powtarzanie tego, co robią inni głównie po to, żeby się utrzymać na rynku. Nie chwyta mnie to za serce. No nie, ale Motorola ma trochę fajnych rozwiązań i ma też rzesze fanów To, na czym Motorola jeszcze jedzie, to jest podobna rzecz jak HMD, tak? Czyli, że od czasu do czasu się pojawia czysty Android, że się pojawia, zawsze się pojawia w miarę wydajne konstrukcje, które jakoś sobie radzą, to na tej średniej półce Motorola ma jakieś szanse. Zresztą jest bardzo dużo fanów i bardzo szanuję, słuchajcie, naprawdę nie ma sensu się gniewać na mnie, że jadę po Motorolach, ja jadę głównie po tym, że tam jest brak innowacyjności. Natomiast mówię, jeżeli wejdą z czymś nowym, jeżeli się postarają rzeczywiście zdobyć rynek, nie ma sprawy, szapoba. No ale fajnie, że jeszcze nadal mają fanów, pozdrawiamy fanów Motoroli. Jak najbardziej. Tak. No. A teraz życzymy Wam udanego piątku do końca jeszcze, bo jest fala popołudnie. No i oby było cały czas tak wiosennie jak dzisiaj. Życzymy Wam ślicznej, słonecznej soboty i niedzieli, udanego weekendu, kiedy będziecie mogli, mam nadzieję, wszyscy wypocząć, a ci co nie, to zaraz po weekendzie niech wypoczną. W sposób aktywny najlepiej, albo pasywny. Ja na przykład wypoczywam pasywnie i doskonale się przy tym bawię, także również polecam. Dzięki, słuchajcie, za suby, za lajki, dzięki za komentarze wszystkie. Jeżeli możecie kogoś nam ściągnąć tutaj oglądania, jeżeli komuś się dwóch starych to... będzie podobało, to oczywiście zapraszamy, ale nie róbcie krzywdy swoim przyjaciołom, naprawdę. No i jeżeli obrazem telepało, to przepraszamy, ale uchwyt się nie sprawdził. Trzymajcie się wszystkiego dobrego, do zobaczenia za tydzień.